Dobra. Filmik do obejrzenia jest przez widza nadesłany. Spartiatik! Reklama! Siema, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Eneba, a już pokazuję co i jak, tylko na szybko powiem, nie ma kodu już Spartiatik 3, ale to już raczej wiecie, bo już od miesiąca o tym mówię, więc nie zaskakuję was, ale jeżeli chcecie wspomóc, żeby Eneba wiedziała, że jesteście ode mnie, jak kupujecie coś, to wchodźcie najpierw przez link, potem sobie dodajcie do koszyka i kupcie na spokojnie, możecie sobie zapisać ten link w karcie gdzieś, żeby wiedzieli, że jesteście ode mnie i tyle, dalej będziemy współpracę mieli i dalej co, będę polecał wam gigastronkę. Teraz idziemy na Enebę i pokazuję już wam co i jak. Także pyk, pisz, weź sobie lol, enter i masz rzeczy do ligi. Ale tu też widziałem jakieś top gry z września chyba, które najlepiej ludzie kupowali we wrześniu. FIFA, nowa FIFA. Ty, nie ma FK23, już nowa FIFA. Co jest, normalne? Bo ja zerowy fan FIFA. Ty, o kurde, ja kupowałem za 165 zł. Znowu God of War staniało. Ty, no to teraz giga warto, 130 zł, na szybko pokażę na Steamie. Na szybko na Steamie God of War, ile kosztuje. 220 zł, 220 zł, ja pierdzielę. Już 100 zł taniej prawie. No jest giga tanio, ale też widziałem tu gierka mi się... O, co to jest Wolverine? Tutaj gierka mi się wyświetliła, jak sobie tu wszedłem. W gry Steam gry i tutaj macie, o w końcu udało się przejść mi tą grę, co wam ją wcześniej proponowałem, że jest dobra, udało mi się, spoko giereczka, 1280, a ona kosztuje na Steamie Shadow of War 160 zł, no tu masz dopiero promocję, chłopie, 150 zł taniej, ja pierdzielę, jakim cudem, ale tu była jeszcze lepsza wersja tej gry, jakbyście chcieli, ja tamtą kupiłem, Shadow of War, tylko ile ona kosztowała? Definitive, o jest, 30 zł, Definitive Edition, to jest ze wszystkimi DLC i tak dalej, i ona kosztuje... 200 zł, no to masz 170 zł taniej. No, to jeszcze bardziej niżka w porównaniu do zwykłej wersji. Także co, ja wam po prostu polecam na Enebie, wejdźcie sobie, popatrzcie sobie gry z września, czy Steam gry, czy wpuśćcie konkretny tytuł, na pewno znajdziecie taniej grę, której szukacie i co, i tyle. Dzięki, że jesteście, przez link kupujcie, będzie im miło. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Dobra, obejrzmy to. Cześć, kochani. Brakuje prawdziwych kobiet. Dobra, poka. Ja chcę, żebyście jeszcze na początku zapamiętali jedną rzecz. Kto odpowiada, zanim usłyszy, daje powód własnej głupoty i hańby. Aha. Taką, żeby nie nadinterpretować moich słów. Jest taka bardzo dobra w tym, że jest kobietą, która jest delikatna, wrażliwa, która jest taka bardzo uprzejma, miła, która jest taka bogobojna, bo takich kobiet teraz ja jakby szukam. Bogobojna. Co to znaczy bogobojna w dupę? Tak w ogóle, co to znaczy bogobojna? Że się boisz Boga? W sensie, co to znaczy? Bogobojny, żyjący zgodnie z przepisami wyznawanej religii. Aha, dobra, takie coś? No to na pewno są takie... Dziewczyny, co wiesz, chodzą do kościoła regularnie, do spowiedzi co tydzień, na pewno są, ale pewnie mniejszość, tak jak chłopów. To plus czy minus? Kurde, rozpieprzona klawiatura. Twoja babcia? Ale nie o to mi chodziło. Większość kobiet ubiera się teraz w sposób, który ja bardzo często mówiłam, że jest taki, bym powiedziała... Matka Boża w Fatimie, 1917. Przyjdzie czas, gdy pewne mody będą bardzo obrażać Pana Jezusa. Niesamowite. Niesamowite powiedzenie. No niesamowite powiedzenie. Ja pierdzielę. Jak pani kiedy z lekkich obyczajów... No mody, mody. Ale nie chodzi, że stroje. Mody. Kochani, kiedyś kobiety, tak jak teraz chodzą po ulicy, czasami nawet w samych stanikach, by się tak w życiu nie ubrały. Kiedyś kobiety się szanowały, miały długie suknie do kolana. Oczywiście. Kiedy? W tupę w XIX wieku? O czym ona gada? Przepraszam, do kostek. Tutaj, kochani, nie chodzi o to, żebyśmy znowu tak chodzili. Ona wie, że się czasy zmieniły? Jak chcemy, tylko żeby zachować swoją godność. Żeby szanować swoje ciało, które jest świątynią naszą. Można się ubierać jak chcemy, ale...
Masz chodzić w worku i szmato nie pokazuj. Kostkę ci szmato widać. Szanuj się. Ci szmato. Ale możesz się ubierać jak chcesz. Co to w dupę jest? Naszej duszy. I to ja zauważyłam, że to szczególnie kobiety robią, bo mężczyźni też okej, czasami idą bez tych koszulek po ulicy, ale bardzo rzadko to spotykam. Co? Chłopy częściej chodzą bez koszulek na ulicy niż dziewczyny. Nigdy nie widziałem dziewczyny bez koszulki na ulicy. Dziwne. Ja swoje ciało też uważam za piękne, tylko traktuję je w ten sposób, że w środku mojego ciała jest moja dusza, o którą ja muszę dbać. I tak jak dbam o swoje ciało, tak również moja dusza jest w ten sposób interpretowana, że ona w ten sposób właśnie ale będzie się czuć. Ale co ty piszesz, Damczyk? My jesteśmy odpowiedzialni za swoje ciało, jesteśmy odpowiedzialni za swoją czystość. I tu nie chodzi tylko o mycie się, tu nie chodzi tylko o jedzenie, o picie. Takie dbanie o swoją czystość, ale w ten sposób, żeby szanować swoje ciało. Jeśli coś jest miejscem intymne, to nie mamy go pokazywać wszem i wobec, tylko dlatego, że która z nas uważa, że jej ciało jest piękne. Bo wy macie kobiety czuć się ale piękne. Ale czemu nie? Przecież to jest wybór każdej osoby. Jak ktoś chce tak zrobić, to pewnie ma wypieszone na zdanie innych i se po prostu tak robi. O co chodzi? Macie czuć się wartościowe, macie czuć się dosłownie idealne w swoim ciele. Czasami na przykład nad sobą popracować, poćwiczyć, zjeść coś innego. Okej, ale jeśli macie piękne ciało, to szanujcie je. Zachowajcie jakby do mężczyzny, który będzie mężczyzną na całe wasze życie. Nie oddawajcie swojego ciała mężczyźnie, który wam powie, że was kocha. Bo tutaj, kochani, chodzi też na ale rzecz, co? Poruszyć. Ja usłyszałam w swoim życiu, że ktoś mnie kochał. O czym ona teraz gada? Chciała ze mną współżyć. Kochani, nie współżyłam z nią. Mimo, że ta osoba mówiła, że ja cię kocham. Przecież to będzie potwierdzenie mojej miłości, Natalia, że ja cię kocham całym swoim sercem, bo ci oddam całe swoje ciało. Okej, to by było, ale tak po ludzku. A ja marzę o tym, żeby ja. Czemu co chwila jakiś w dupę cytat się pojawia na ekranie? Rozpieprzone to jest. Przed Bogiem, przed swoją rodziną mi powiedział, że mnie kocha. I dopiero wtedy chcę oddać jemu moje ciało. Przecież ja dbam o to ciało. Robię wszystko, żeby one zachowało się dla niego, żeby było jak najlepsze. Okej, kochani, tutaj nie możemy też popadać w paranoję, żeby co? Chodzić w jakimś takim ogromnym habicie, głośnie? Żeby chodzić ubrane po prostu jak zakonnica. Kochani, ta, nie mówisz tego. To, ubierać się normalnie, schludnie. Sukienki, koszulki, spodnie, spodenki, ale kochani, żeby nie chodzić taką skrajność. Papież Benedykt XV pisał, że bezwstydny strój obraża całego Boga. Dzięki za info. A jaki to jest bezwstydny? Taki jakiś kościół akurat powie? Że wszystko nam wypływa. Tutaj tylko o to chodzi. Proszę nie nadinterpretować moich słów, pani. My mamy szanować swoje ciało, ale w ten sposób, że to, co jest jeszcze tym naszym ukochanym... Cisz to, przycisz, podgłoś, chłopie, w dupę, sam se wyredukuj. Dobra, już koniec o strojach. Nie chcę już się nawet komentować. Słuchamy następne. Następna rzecz, której brakuje teraz kobietom, jest ta wrażliwość. Ta wrażliwość na życie, na dobro. Chodźmy tutaj o moment, w którym pojawiły się strajki kobiet. Większość z nas uważała, że to jest dbanie o swoje prawa. To jest walka o swoje prawa. Nie, kochani, to nie jest walka o swoje prawa. Nie. To jest prawo do dosłownie morderstwa innych osób. To jest dosłownie zabicie, bo przecież aborcja jest zabiciem dziecka, po prostu, które jest jeszcze w łonie matki. Prawo. Dobra, ale kogo to interesuje? To jest twoja opinia, może ktoś inny myśli inaczej. Co ona mówi w ogóle? Nie wiem, czy wiedziałyście, ale feministki jeszcze na początku XX wieku, one walczyły o to, żeby mieć dostęp do swoich praw, żeby być zauważane w społeczeństwie, walczyły o swoje prawa, o możliwość głosowania, o możliwość właśnie wyborów i o możliwość tego, żeby lepiej pracować i zarabiać. Do aborcji, nie, takich rzeczy nie było, kochani. Kobiety wtedy walczyły, ale o takie... Dobra, ale ty rozumiesz różnicę tam w XX czy XIX wieku, jak baba nawet do roboty nie mogła iść, to nie myślała, żeby walczyć o coś więcej. Co to jest za głupota pieprzona? To przecież ludziom też wystarczy, że mogą sobie chleb posmarować masłem i nie mogą wymagać więcej od życia. Iluj, bo przecież dobrze się żyje, tak? Wystarczająco. Co to za głupota, no? Nie walczyły o te prawa, bo w dupę pewnie nawet nie wiedziały, że mogą. Bo walczyły o jakieś najprostsze rzeczy. To jest jakieś pieprzenie w dupę. Ona gada takie bzdety.
prawa, a były przeciwne aborcji. O tym było nawet w czasopiśmie Miłujcie się, gdzie było opisane krok po kroku, jak feministki kiedyś walczyły o wolność i o to, żeby być bardziej zauważane w społeczeństwie. Kobieta ma znać swoją wartość, kobieta ma wyrażać swoją opinię, co jej się w związku podoba, co w małżeństwie jej się podoba, co nie, jaką pracę chce wykonywać, jakie obowiązki domowe chce wypełniać. To jest dobre. Natomiast moment, w którym kobieta mówi, słuchaj, ja chcę być tą osobą, która w małżeństwie zarabia najwięcej i w ogóle ty zostaniesz dziećmi w domu, a ja będę dyrektorką. A jak takie osoby się dogadują, to co w tym złego? No nie mogę. Co za różnica jest? Tego, czego się da, po prostu ty masz mi pomóc się w tym rozwijać. Kochani, rozwój jest dobry. Natomiast dziecko potrzebuje często matki. Mąż potrzebuje żony. My mamy nie zamienić się w takiego mężczyznę, takiego pracoholika, który zawsze siedzi w... Ona za dużo oglądała się reklam w dupę, jakichś spieprzonych reklam, płatków śniadaniowych, gdzie cała rodzina siedzi rano, matka przy garach robi płatki, stary już garnitur, zaraz do roboty wychodzi. Życie jak z reklamy, super życie. Tylko, że tak w dupę IRL nic nie wygląda. Dziękuję bardzo ci, Mielu, za 28 miesięcy. IRL wygląda tak. Stary leży pod żabką, siódmy dzień. Matka zapieprza cały tydzień, żeby cię posłać do szkoły w miarę ubranego i najedzonego. I życie takie jest. A nie w dupę jak z reklamy pieprzonej. Co na pieprzy? A nie mamy być takim chodzącym robotem, takim terminatorem, że ja wszystko dam radę sama. Kochani, mężczyźni też chcą, żebyśmy na nich polegały. Ale co nega, to teraz zmieniła temat w ogóle. Zauważeni. Mamy być takimi kobietami, które są czułe, które są ciepłe, które są wrażliwe. Bo teraz kobiety zamieniają się wręcz takiego babochłopa i mężczyzn to dosyć tak denerwuje. Ja pierdzielę, ty z 15 lat nie słyszałem powiedzenia tego babochłop. Oczywiście przepraszam każdego człowieka na Twitchu, tutaj zacytowałem tylko. Kobieta ma być w związku kobietą, a mężczyzna ma być mężczyzną. Oni mają wzajemnie współpracować, mają się dopełniać. Każdy z nich ma inne role w związku. Mąż, a żona ma... No dobrze, ale te role są gdzieś zdefiniowane w jakiejś wielkiej księdze małżeństwa? Co kto ma robić? O! Puszczę od kurzaczny! Szmato! Ty odkurzasz szmato pieprzona i ja wyniosę śmieci. Jeszcze raz śmieci dotniesz, tak ci wpieprzę szmaciuro pieprzona. Jeszcze raz worka dotniesz na śmieci. Parchu. Co to w dupę jest? Kto to ustala? Po prostu, ja wam powiem, trzeba żyć tak, żeby było dobrze i żeby być szczęśliwym. A nie na siłę sobie narzucać jakieś reguły, bo ci jakiś stary dziad z brodą tak każe i nie chodzi tym razem o mnie. A u jakiegoś innego starego dziada z brodą. Jaki jest związek, w którym kobieta pracuje, a chłop zajmuje się domem i są w tym szczęśliwi, to co za problem jest? Co jest w tym złego? Ja tego nie widzę. To jest i tak mniejszość, no i co z tego? Ale jeżeli komuś się odpowiada, to co w tym złego? Papież w VI wieku powiedział, że tak musi być. A, no tak, to racja. Zapomniałem akurat. Nie, to jednak trzeba się słuchać. Żona dba o takie ciepło rodzinne, o takie rozpalenie ogniska domowego. Mężczyzna dba o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Ona teraz gada o mitologii greckiej, czego każdy Bóg się zajmował? Nie zamienia się, później powstają konflikty, których kiedyś nawet nie było. Bo kiedyś, słuchajcie, kiedyś było w ten sposób, że to kobieta zajmowała się domem. Oczywiście też pracowała, jeśli mogła. Natomiast jeśli nie mogła, to jakby... No dobra, ale kiedyś było więcej wojen, a teraz jest mniej. Czyli mamy wrócić do tego, co było wcześniej, żeby znowu było więcej wojen? Likę! Jeśli kobiety nie ma w domu, jeśli matki nie ma w domu, jeśli żony nie ma w domu, tylko zazwyczaj kobieta... ojca nie ma w domu. Tylko takie wtrącenie. Jeśli kobieta staje się mężczyzną, cała rodzina może być nawet w pewien sposób rozwalona. I tutaj proszę zważyć na jedną rzecz. Nie poruszajmy tutaj... Czyli jak matka przynosi do domu pieniądze, a ojciec się zajmuje domem, to... Wyrośnie ci psychopata, terrorysta. Nice, ciekawe. Momentu, w którym kobieta zostaje wdową, albo w którym kobieta wychowuje sama dziecko. Wtedy to jest inny temat na inny filmik. Kobieta... No ona jest jak ta Maja Staśka, tylko... tylko po drugiej stronie, tak całkowicie skrajne. To jest jej lustrzane odbicie. Ta i mężczyzna
są razem z dzieckiem. O taką rodzinę mi chodzi. Temat osób, jakby, które same wychowują swoje dzieci, zostawimy na inny film. Takie kobiety, które właśnie, jak już mówiłam na początku, walczą o dobro. Kobiety, które jakby postawią się czasami postawić złu. Mi chodzi tutaj o takie kobiety, które jakby... Ale co to znaczy w ogóle? Teraz są bardzo modne w społeczeństwie, które przyzwalają... Ale świat to nie jest w dupę Władca Pierścieni, że ork jest zły, a w dupę elf jest dobry, tylko w świecie nie wiadomo nigdy, co jest w 100% dobre, a co złe. Ja pierdzielę, świat nie jest czarno-biały. Ona jest odklejona od rzeczywistości. Odklejona. Ona siedzi tylko na chacie, tak jak ja. Tak jak ja, tylko siedzi na chacie. Ja sobie zdaję z pewnych rzeczy widać sprawę, a ona nie. Siedzi na chacie i myśli, że w tych czterech ścianach się świat kończy. Wszystko tu jest git. Tak jest na całym świecie, jak u mnie na chacie i luj. Wszechobecny nawet grzech pornografii, bo są kobiety, które uznają, że na przykład właśnie oglądanie porno jest jak najbardziej dobre, tylko że w ten sposób kobiety robią z siebie taką rzecz. Jakby w pornografii kobiety są ukazywane jako taki przedmiot, który można tylko wykorzystać, który jest często... Chłopy też, na tym polega te filmy, na tym one polegają. Że to są... No przecież, a co ty się spodziewałaś? Fabuły w pornosach nie wyrobię. Rozpieprzę zaraz coś. Ja pierdzielę, ale mi psycha siada powoli. Sorry, widzowie, poniosło mnie. A, bo ona ślubu się spodziewała na końcu. Okay. Kochani, inną rzeczą, którą też chcę poruszyć, jest moment, w którym kobiety zgadzają się na takie relacje... Przyjaciele z korzyściami. Ty też ciebie robią taką rzecz, z której mężczyźni mogą skorzystać. Kobiety wtedy tracą swój własny szacunek. Tracą... Ale czemu to nie działa w dwie strony? Przecież kobieta wtedy też wykorzystuje chłopa dla swoich potrzeb. Co to za różnica? Przecież oni to robią razem. Przecież to jest to samo, tylko z drugiej strony. O co tu chodzi? Nie wiem, ona jest odklejona. Szacunek do swojego... Ona jakby nie widzi drugiej strony. Ona widzi tylko swoją stronę i koniec. Ciała. Ja już nawet nie wspominam o tym, że to jest grzechem, bo ja sądzę, że na moim kanale to jest oczywiste. Słuchajcie, ja nie życzę sobie na przykład, żeby mężczyzna jakikolwiek, który do mnie zarywa, przeklinał przy mnie, używał przy mnie wulgaryzmów. Kochani, nadam cię. Kiedyś mężczyźni przepraszali za to, gdy użyli wulgaryzmu i więcej go nie używali. I teraz ja to widzę nawet w momencie, w którym kobieta współżyje przed małżeństwem z mężczyzną, który nie jest jej mężem. A później nagle po ślubie ten mężczyzna... współżyje z inną, która nawet nie jest jego żoną, tylko zdradza właśnie tą kobietę. Ale dlatego, czemu? Dlatego, że ta kobieta nauczyła, że nie musi aha. jej szanować. Przecież jej ciało już miał przed ślubem, aha. to znaczy, że po ślubie też może mieć ciało innej kobiety, aha. bo przecież z nią też współży przed ślubem. No ta, logiczne. No ta, co ty dodawać? Logiczne i luj. To kobieta wpada później w takie relacje, które są bardzo toksyczne, w których mężczyzna ukazuje, że jest dosłownie guru, który po prostu dyktuje im warunki. Ta kobieta ma robić to, ta kobieta ma nie robić tego, ta kobieta ma z nim tak służyć. Myślałem, że ona to chciała. Na początku o tym mówiła, o co chodzi. Wie nawet, że jej kompleksy czynią wartościową i wie, że dystans do siebie w życiu codziennym pomaga, to kobieta taka kwitnie. Do takiej kobiety chce się przychodzić, przy takiej kobiecie chce się być i taki mężczyzna nie zawładnie kobietą, bo często jest tak, że kobiety stają się niewolnicami. Ja pierdzielę, jak ona leci na tym freestylu, no już nie wiem, o czym ona gada, bo co? Ja pierdzielę, ona z tematu przeskakuje na temat, ja nie wiem, co się dzieje. Mężczyzn, czy to w związku, czy to w małżeństwie, czy to poza małżeństwa. Ja nie mam dużo pieniędzy, ja nigdy nie miałam faceta. Nie użalajcie się celowo nad sobą. Okej, okay, powiedzcie, co was boli, ale nie róbcie z siebie tej właśnie najgorszej, bo wtedy to już jest ta pycha. O tym mówi ksiądz Pawłukiewicz, że co? Pycha się co się od dzieje? Od czego najgorsza? Ja jestem najlepsza, ja jestem najgorsza. A ty jesteś najka w dupę, najgorsza. O co tu chodzi? Dobra, ale nie wiem, o czym był ten film. Czyli brakuje prawdziwych kobiet... Dobra, wnioski z tego filmu, według niej kobiety za dużo zarabiają? Coś takiego? No tak mówiła. Ona tak leciała na freestyle, już nie pamiętam, o czym ona mówiła. Ale chyba coś takiego. Mówiła, że nie może kobieta więcej niż mężczyzna zarabiać, bo wtedy brakuje prawdziwych kobiet. Ja pierdzielę. Ty, a jak ta typiara co Harry'ego Pottera napisała? To ona może co, tylko się z Bezosem walić, czy z kimś jeszcze? Jeden typ tylko. Nie, dobra, ciężko, ciężko. Mega ciężki film i totalnie z dupy. Ale nie wiem, serio, to jest tak z dupy film. Nawet jak ci będzie źle i tak dalej, ważne, żebyś się wpisywał w jakieś schematy.
Na siłę. Przecież to jest totalnie z dupy. Po co? Po co tak robić? Jaka ma być prawdziwa kobieta? Taka jaka chce, najprościej będzie. Wtedy jest prawdziwa, bo jest taka jaka chce, a nie jakieś schematy z dupy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!